Nasze materiały napędza ceneo.pl. Największa porównywarka cen gier. arn.eu. Kilka miesięcy temu zrecenzowaliśmy jeden z najfajniejszych gadżetów w historii arn.eu. Miniaturowy Windowsowy laptop dla graczy z wbudowanym kontrolerem, który mieści się w kieszeni. Gadżet ten spotkał się z tak dużą sympatią oglądających, że od tego czasu nieprzerwanie otrzymywaliśmy prośby o recenzję najnowszej miniaturki tej samej firmy. Dziś możemy nareszcie spełnić tę prośbę dzięki Gearbestowi, który na luziku i bez żadnych haczyków podesłał nam egzemplarz do testów. GPD Pocket jest i nie jest bezpośrednim następcą wspomnianego wyżej GPD Win. Pod względem parametrów to skromny, ale znaczący krok naprzód. Zintegrowany procesor, a co za tym idzie chipset graficzny, pozostał ten sam, ale Pocket ma teraz dwa razy więcej, bo aż 8 GB RAMu oraz podwojoną do 128 GB przestrzeń dyskową. W szczególności ta pierwsza wartość powinna w teorii dodatkowo uprzyjemnić obcowanie z grami. W tym planie jest tylko jeden szkopuł. O ile jego poprzednik myślany był bezpośrednio jako sprzęt dla graczy, co ciężko przegapić, gdy ma się wbudowanego pada od Xboxa, jego najnowsza wersja przeznaczona jest dla biznesmenów i pracowników biurowych. Ale zanim zabierzemy się za rdzeń, oceńmy książkę po okładce. Opakowanie urządzenia jest stosownie maleńkie, zawierając tylko najbardziej potrzebne elementy. Komputer, kabel do ładowania USB-C, naklejkę z kluczem do Windowsa 10 oraz, co dość niecodzienne, zestaw przyklejanych protektorów na ekran. To wszystko, chyba że liczymy bezużyteczną chińską ładowarkę. Wersji europejskiej nie stwierdzono. Tym razem nie ma nawet instrukcji obsługi, a jedynie wiotka ulotka z podstawowymi informacjami. Sam laptop natomiast stoi wizualnie rangę wyżej niż jego poprzednik. Typowo gamerski czarny plastik ustąpił miejsca srebrzystemu aluminium i teraz gadżet przypomina bardziej sprzęt biznesowy, jakiego nie powstydziłoby się w swojej ofercie chociażby Apple. Pocket wygląda jak produkt premium zarówno od zewnątrz, jak i w środku, charakteryzując się typowo współczesnym projektem i czarno-srebrnym schematem kolorów rozbijanym jedynie przez błękitne detale klawiatury. Jest też od swojego brata sporo szerszy, choć dla równowagi stał się też cieńszy. To po to, by zmieścić na nim imponujący 7-calowy dotykowy wyświetlacz o niecodziennej rozdzielczości 1920x1200 pikseli i proporcjach 16:10. Uproszczono też wyjścia, wszystkie umiejscowione z prawej strony komputera. Od lewej jest to USB-C pełniący też funkcję ładowarki, micro HDMI, jack audio oraz jeden port USB 3. Ta sama strona komplementowana jest też dość głośnym wywietrznikiem dla całkiem zauważalnie nagrzewających się wnętrzności. Wiatrak działa nawet, gdy komputer jest wyłączony, ale wpięty w ładowarkę. Wygląd i solidna konstrukcja Pocket jest jego zdecydowanie najmocniejszą stroną. Wygląda ładnie, modnie i solidnie. Jedynym zmartwieniem był dla mnie sposób, w jaki otwiera się ekran. Jego aluminiowa, ostra krawędź opiera się o stół i choć na szczęście jeszcze nie udało mi się tak niczego zarysować, to nawet lekkiemu przesuwaniu komputera na stole towarzyszy niepokojące charczenie. W wielu aspektach widać, że autorzy wyciągnęli lekcje ze swojego poprzedniego projektu. Wstępna konfiguracja komputera, która poprzednio wymagała grubej instrukcji obsługi, by go zoptymalizować, teraz trwa jedynie parę minut w oparciu o wbudowanego w Windowsa 10 kreatora, którego dzięki Cortanie można obsługiwać nawet głosem. Polish programmers. I've got that you want to use Polish programmers. Is that right? Wentylator nie jest też już kontrolowany suwakiem, a jak w każdym innym sprzęcie, automatycznie przez oprogramowanie. Do podróżnej pracy biurowej Pocket jest strzałem w dziesiątkę. Duża, responsywna, przyjemna klawiatura chicletowa jest naprawdę niezła jak na mikroskopijne gabaryty, a połączenie trackpada z ekranem dotykowym pozwala na dostatecznie dobre poruszanie się w programach użytkowych. To nie znaczy, że jest idealnie, szczególnie dla Polaków. Dziwne, zbite przyciski kontrolne sklejone są w jeden duży guzik, co utrudnia wstawianie polskich znaków, a rozdzielona na dwie części spacja to w ogóle jakieś nie wiadomo co. Jest to jednak akceptowalny kompromis, biorąc pod uwagę, jak mały obszar należało tak zagospodarować.
Dzięki 8 GB RAM-u, przeglądarki, aplikacje i sam system operacyjny, które już działały zupełnie w porządku na GPD Win, dostają dodatkowego kopa. Wypełniacze Excelowych tabelek zrobią na pokecie zdecydowanie więcej i szybciej. Ucieszą się też miłośnicy multimediów. Zastosowany tu wyświetlacz IPS cieszy świetną reprodukcją koloru, fantastycznym czasem reakcji, kątami patrzenia i dzięki swojej dużej rozdzielczości na małym ekranie piękną jakością obrazu. Filmy ogląda się zwyczajnie znakomicie, choć przeciętnej jakości głośnik warto zamienić dzięki jackowi na dobre słuchawki. Wszystko wskazuje więc na to, że Pocket jest godnym następcą naszego ulubieńca, prawda? Niestety nie do końca tak jest. Aż mnie serce boli, że zawsze gdy coś brzmi zbyt dobrze, żeby było prawdziwe, to za każdym razem coś musi popsuć ostateczne wrażenia. Do wspomnianych wcześniej funkcji, przeglądania sieci, oglądania filmów czy pracy w podróży, Pocket jest naprawdę super. Wart polecenia, jeśli nie odstrasza Was wysoka cena sięgająca od 1500 do 2000 zł, w zależności od aktualnego kursu dolara. Ale do grania Win bije go na głowę niemal pod każdym względem. Nic dziwnego więc, że twórcy rozdzielili te dwa produkty na pracę i granie. I gdy się temu dobrze przyjrzymy, jasnym stanie się, że ma to tak naprawdę sens. Oczywiście Pocket nie ma wbudowanego kontrolera, więc w kwestii ergonomii grania traci sporo już na starcie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podłączyć do niego na przykład myszkę czy zewnętrznego pada po USB czy Bluetooth. I wtedy bez problemu korzystać możemy z niego jako komputera do grania w niezbyt wymagające gry, tak jak na Win. Wystarczy jednak puścić na obu tych systemach benchmarki, by zauważyć, że to starszy komputer ma delikatną przewagę w wydajności w syntetycznych testach. Mówimy tu o niemal zaniedbywalnej różnicy kilku procent, ale mimo dodatkowych 4 GB RAM, Pocket mimo wszystko nie dorównuje poprzednikowi. I nie powinno to dziwić, Win był tworzony z myślą o graczach. Dołączona do niego wersja Windowsa zawierała dziesiątki optymalizacji, by wycisnąć z niego możliwie jak najwięcej, nawet kosztem bezpieczeństwa. Stąd też długi proces wstępnej konfiguracji. To wystarczy, by dać mu przewagę na poziomie tych kilku dodatkowych FPS. Teoretycznie wszystkie te kroki można by również odtworzyć tutaj, by dorównać poprzednikowi, ale mimo to Pocket może się z nim nadal co najwyżej zrównać. A to niestety nie jedyny problem komputera z perspektywy gracza. Dodatkowy RAM raczej nam tu nie pomoże, bo system bottleneckuje się raczej sporo wcześniej, jeszcze na etapie mobilnego procesora i zintegrowanej grafiki. Ten więc przyda się najbardziej przy przeglądaniu stron www, ale nie w grach. Jest natomiast inny, zdecydowanie większy problem Pocketa, który przekreśli go dla wielu chętnych. Brak prostej możliwości poszerzenia przestrzeni dyskowej. Około 100 GB to wszystko, co mamy do użytku. Dziś jest to ilość śmieszna. Win posiadał zintegrowany czytnik kart microSD, by łatwo móc ten stan zmienić. Tu niestety o takim luksusie możemy pomarzyć. Oczywiście da się wpiąć czytnik kart portem USB, ale nie jest to chyba rozwiązanie, które zadowoli kogokolwiek. Paradoksalnie na drodze staje też świetny ekran. 1200p to zdecydowanie za dużo, by grać w natywnej rozdziałce przy takich komponentach. W większości wymagających gier będziemy musieli skręcić detale do minimum 720p, by w ogóle dorównać poprzednikowi w jego natywnym środowisku. Układ Intel Atom Z8750, na którym opierają się oba komputery, dziedziczy też graficzne problemy poprzednika. Nadal nieprawidłowo działa wyjście wideo. Na monitor zduplikujemy pulpit, film czy proste aplikacje, ale większość pełnoekranowych gier czy nawet benchmarków odmówi posłuszeństwa. Te, które się odpalą, nadal obciążone są również dodatkową utratą klatek, bo oprogramowanie duplikuje monitory software'owo, a nie na poziomie sprzętu. Prawidłowo nie działa też opcja wyłączenia ekranu i oglądania obrazu tylko na monitorze. Ta nie chciała zaskoczyć wcale. W najlepszym wypadku więc dla graczy wydajność GPD Pocket będzie porównywalna z GPD Win, czyli nadal na dobrą sprawę bardzo imponująca. Nie zrozumcie mnie źle, Pocket wypada przeciętnie wyłącznie w porównaniu ze swoim starszym braciszkiem. Sam komputer nadal ryje mi czachę tym, jak wiele rzeczy da się na nim odpalić, mimo że wciąż mieści się w kieszeni.
60 FPS-ach śmiga Cuphead. Nadal dość grywalne w niskich detalach pozostają New Vegas, Overwatch czy Dirt. Mniej grywalne, ale nadal do zniesienia, gorzej zoptymalizowane gry pokroju GTA 4. No i oczywiście wszystko co retro, choć nowy Windowsowy Creator Update wprowadził glitche graficzne w wielu starych grach, ucinające kawałek obrazu. Na szczęście społeczność znalazła już sposoby, by ten problem rozwiązać. Ba, udało mi się nawet odpalić Battlegroundsy, choć jak możecie się domyślać, była to co najwyżej sztuka dla sztuki, bo gra ta morduje nawet mocny sprzęt. Oczywiście, jeśli odpalimy na nim coś bardzo wymagającego, musimy liczyć się z tym, że trzymająca podczas pracy biurowej coś koło 4 godzin bateria wyssana zostaje w mniej niż 2. Ale rekompensuje to fakt, że jest to sprzęt na tyle energooszczędny, że można, a nawet trzeba, ładować go z portu USB, co dużo łatwiej zrekompensować powerbankiem niż w przypadku pełnowymiarowego laptopa. Grzebiąc w ustawieniach, można wyciągnąć z obu systemów bardzo podobne osiągi, ale jak widzicie, nie trudno zrozumieć, dlaczego GPD zdecydowało się rozdzielić te dwa urządzenia osobno dla sektora biznesowego i gamingowego. Firma wyraźnie rozumie potrzeby obu tych rynków, grając bardzo umiejętnie na mocnych stronach potrzeb każdej z nich. Pocket to fenomenalne urządzenie dla użytkownika, który potrzebuje pełnowartościowego komputera z Windowsem przy sobie. Win to jedna z najlepszych przenośnych opcji dla mobilnego gracza pecetowego. Oba komputery sprawdzają się znakomicie na swoich terytoriach i dlatego też oba są warte polecenia. Po prostu nie do tych samych zastosowań. Od biedy GPD Pocket może dorównać osiągami swojemu poprzednikowi, ale bez wbudowanego kontrolera, możliwości poszerzenia pamięci i w swojej wyższej cenie, po prostu jest do tego zadania mniej adekwatny.